Na blogu prowadzę serię Fotografowie, którzy inspirują, w której prezentuję sylwetki twórców fotografów. Tym razem prezentacja będzie w formie filmu, ponieważ technika, którą wykonuje zdjęcia Piotr Radecki, jest niesamowicie inspirująca. Dlatego cały proces powstania takiej fotografii nagrałem. Będzie ciekawie. Zaczynamy. Rozpocznijmy jednak od kilku słów na temat Piotrka. Zarówno jego dziadek, jak i tata byli fotografami. I naturalną koleją rzeczy było, że poszedł on w ich ślady i fotografuje od 18 roku życia. Na co dzień zawodowo wykonuje zdjęcia aparatami cyfrowymi, jednak odkąd zaczęła się jego przygoda z fotografią, uwielbiał on spędzać czas w fotograficznej ciemni. Piotr uwielbia czarno-białą fotografię analogową i od 2 lat rozwija się w technikach szlachetnych, głównie w ambrotypii. Dzisiaj zobaczycie, jak wyglądają zdjęcia wykonane techniką kolodionową. Technika. Na czym polega ten rodzaj fotografowania? Już tłumaczę. Technika kolodionowa, zwana także procesem kolodionowym, techniką mokrej płyty kolodionowej, mokrym kolodionem lub mokrą płytą po prostu. Jest to technika fotograficzna polegająca na naświetlaniu w aparacie fotograficznym szklanej płyty. Płyta ta jest pokryta warstwą kolodionu, zawierającego substancję światłoczułą, w wyniku czego powstaje na niej obraz. Technika ta była stosowana na szeroką skalę od lat 50. do początku lat 80. XIX wieku. Sprzęt. Aparat, którym wykonuje zdjęcia Piotr, to aparat wielkoformatowy 18x24. Podpięty jest do niego obiektyw Petzval, nazwę macie tutaj, o ogniskowej 300 mm. Odpowiednik to około 50 mm na pełnej klatce. Proces przygotowania. Cały proces rozpoczyna się od przygotowania płyty, na której zostanie wykonane zdjęcie. Jest to szyba o wymiarach 13x18 lub 18x24 o grubości 0,4 mm. W tym przypadku jest ona czarna. Wówczas od razu po wywołaniu zdjęcia widzimy efekt końcowy. Można to również zrobić na przeźroczystej szybie, wówczas zdjęcie będzie po prostu w negatywie. Płytę należy najpierw dokładnie wyczyścić. Nie może być na niej żadnych zabrudzeń, tłustych plam i jakichkolwiek śmieci. W przeciwnym wypadku wszystko będzie przekładało się na efekt końcowy. I te zabrudzenia mogą być właśnie widoczne na zdjęciu. Po dokładnym wyczyszczeniu następuje oblewanie płyty roztworem kolodionowym. Następnie uczulanie płyty w azotanie srebra. Scena do zdjęć. Tak jak już wspomniałem, sam proces powstania takiej fotografii jest fascynujący, więc z wielką chęcią postanowiłem zapozować do zdjęcia i na tej podstawie zobaczycie, jak wygląda cały proces od kuchni. Po przygotowaniu płyty zaczynamy ustawienie sceny do zdjęcia. Głównym i jedynym źródłem światła był duży softbox 40x60 ze światłem ciągłym o temperaturze barwowej odpowiadającej światłu dziennemu. Piotr ustawił go nad moją głową w pozycji poziomej. Tło było bardzo specyficzne, ale sami zobaczycie, jak będzie ono wyglądało na zdjęciu. Następnie Piotr wkłada uczuloną płytę do kasety aparatu. W tym czasie obiektyw jest zakryty. Dopóki nie zostanie ściągnięta zaślepka, płyta nie zostanie naświetlona. W tym momencie muszę usiąść i według poprzednich wytycznych ustawić się przed obiektywem. Wykonanie zdjęcia. Teraz nastąpi naświetlanie płyty i wykonanie zdjęcia. Kiedy usiadłem na stołku, wszystko było już gotowe. Piotr odpowiednio mnie ustawił. Rejestracja obrazu trwa około 4 sekundy i w tym czasie muszę siedzieć bez jakiegokolwiek ruchu, a pomaga w tym specjalne oparcie pod głowę. I mogę też mrugnąć oczami. Po prostu każdy jeden ruch zostałby zarejestrowany na zdjęciu. Wywoływanie zdjęcia. Teraz wykonywane są następujące kroki. Nie będziemy wnikać w zawiłe szczegóły, po prostu zobaczycie, jak to wszystko wyglądało w praktyce.
Teraz zdjęcie musi ostatecznie wyschnąć. Wówczas fotografia jest już całkowicie gotowa i trwała. Jak widzicie, ta technika jest bardzo czasochłonna, ale jakie są jej efekty? Ujęcia wykonane tym sposobem wyglądają absolutnie niesamowicie. Ale do ich wykonania nie wystarczy mieć tylko taki właśnie sprzęt, jakim dysponuje Piotr, ponieważ cały proces nie jest łatwy. Trzeba dużo ćwiczeń i prób, żeby wszystko przebiegało sprawnie i prawidłowo. Do tego oczywiście trzeba mieć świetne oko do zdjęć, czego Piotrkowi absolutnie nie brakuje. Zresztą sami zobaczcie kilka jego prac. Podsumowanie. Jak widzicie, cały proces jest długotrwały, ale niesamowicie interesujący i inspirujący. To coś całkowicie innego niż teraźniejsze fotografowanie i efekty, które widzimy tuż po wykonaniu zdjęcia. W przypadku wykonania zdjęcia tą techniką każde naświetlanie musi być jak najlepsze. Miejsca na błędy praktycznie nie ma, a jeżeli takowe popełnimy, to są one po prostu bardzo kosztowne. Piotr jest świetnym fotografem. Jego wielka pasja do tego rodzaju fotografii przekłada się na prace, które możemy zobaczyć w jego portfolio. Jeżeli chcecie zobaczyć inne jego zdjęcia, odwiedźcie jego profil na Facebooku i Instagramie. Wszystkie zdjęcia, które widzieliście w tym filmie, możecie obejrzeć w artykule na blogu. Linki do Facebooka, Instagrama i wpisu na blogu znajdziecie w opisie tego filmu. Zostawcie kciuka w górę pod tym filmem specjalnie dla Piotra. Poza tym, żeby wiedzieć o wszystkich nowych filmach, które tutaj publikuję, kliknijcie na dole przycisk subskrybuj i dzwoneczek obok, będziecie na bieżąco i dostaniecie informacje o każdym nowym filmie na tym kanale. I to by było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć!